1000. Na żywo gleba. Wiedziałem. Siema, siema. Wczoraj upał, dzisiaj piękna pogoda. Na motocykl. Nie, 33 stopnie po prostu na motocykl to jest. Powiem wam, może jeszcze na ścigacza, okej, na chopera, ale na jedną cylindrówkę to za gorąco, szybko się grzeje, to nie schłodzi. Zwłaszcza przy Willasach. Ale wiras fajny. Wow, haha. Zawodowo, po prostu zawodowo. Jestem na live, siema. Siema, słuchajcie, live z motocykla, czyli jazda. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, czy motocykl mnie zagłuszy z tego wszystkiego. Ale co no, jazda. Jazda na kole Beta 350. Jest guma, ale jaja. Jest guma, ale jaja. Ojene. Jest guma, ale jaja. Ojene. Na żywo gleba. Wiedziałem. Wiedziałem, że tak będzie. Tego to jeszcze nigdzie nie było. Ale jaja. Dobrze, że ochraniacze były i wszystko. Tablica widzę cała pokrzywiona, ale poleciałem. Szok po prostu. Jaja. Ale numer. Ja wiedziałem, że nie można live'a robić. Jazdy na kole. Bo przesadzę, nie? Beta rozczaskana. Leży tu.
Siemano. Łojeny, pierwsza gleba na Willy Beton. Nie wierzę po prostu w to, nie? Ale to musiało się tak skończyć, wiecie? No tak wygląda tablica, nie? Ale ogon zawinięty, ale jaja. Siema, gleba na Willy. Poleciałem jak... Nie no, nie wiedziałem, że taki odcinek nagram, nie? W szoku jestem. Dobre, dobre. Dobra, no co, trzeba podnieść motocykl. Chyba nic nie złamałem, nie? Dobrze, że jakoś to byłem ubrany. Co sądzisz o Husqvarnie? Ja tu glebę mam na Willy, a ty co sądzę o Husqvarnie? Zajebisty sprzęt. Nie, no nie. Czekajcie. Sprawdzę co z moją nogą. Mam nadzieję, że nic poważnego. Jest cała? Czy nie? No jest trochę spuchnięta, ale no będzie bania jutro. Nie, nie wierzę. No ale pierwsza przycierka jest, pany, no. Pierwsza przycierka. Tutaj pod nóżkami poszło, nie, kierownica tu poszła, tu pod nóżki, tu zębatka tarła. Generalnie no to nie było za szybko, było wolno. To się tu wszyscy zdziwią z tej tablicy. Pierwsza przycierka. Że nie ma co na żywo Willy robić. Lubię KTM-a. Wolę beta. Czyli co? Trzeba teraz jechać do domu. Opatrzeć nogę. Czyli posmarować czymś, żeby nie napuchła. No ciekawe jak to będzie ze mną jutro. Czekajcie, podniosę ten motocykl.